No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam się już w 6 odcinku zagramy w Mountain Blade Torment. Witam się z wami już właśnie w kolejnym odcinku. No i cóż... Na początek chciałem podziękować jednemu użytkownikowi, o niku Cichy Dealer. Tak właśnie, bardzo ci dziękuję za tyle komentarzy, co piszesz pod moimi filmami. Piszesz same prawilne komentarze, siomuś. I tak, przychylę się do kilku tego i oto, że użytkownika komentarzy. Napisał mi, żebym troszeczkę więcej walczył z bandytami w sumie w odcinkach, bo to jest rzeczywiście troszeczkę nudne, jak wykonuję tylko praktycznie same zadania od króla i jedna bitwa na odcinek, a czasami w ogóle wcale się nie zdarzy, tak więc tak. Będziemy więcej walczyć z bandytami. Po drugie, napisał ten użytkownik, żebym u Nordów wykonywał turnieje, ponieważ Nordowie nie mają koni i tam nie ma żadnego pierdzielenia się. Są miecze dwuręczne, toporki lub jednoręczne, więc... Tak, jeżeli będą turnieje u Nordów, tak będziemy wykonywać. No i cóż, chyba wszystko, więc bardzo dziękuję ci za te komentarze. I cóż, no. To w takim razie. Chciałbym zobaczyć, jedzenia mam sporo, muszę sobie troszeczkę przypominać. 64 ludzi mogę mieć. No to dobra. A i ten, Wagierowie chyba mają wojnę ze Sfadianami. Zaraz zobaczymy. Tak, i cóż, nie wiem czy ich czasem nie zaatakować, chociaż... Nie no, chciałbym mieć minimum tych 64 ludzi, zanim bym zaatakował, bo ja naprawdę będę dostawał prawilny wpierdziel, a tego raczej bym nie chciał. Więc na razie zwerbujmy sobie kilka chłopa. A weźmy troszeczkę Sfadianinów, póki jeszcze wojny nie mamy. Bo myślę, że za niedługo będziemy mieli wojnę, chyba że Wagierowie wezmą pokój z nimi, no to wtedy nie. Przy okazji właśnie poszukamy sobie troszeczkę bandytów. Pójdziemy na ziemię kirgickie, bo tam jest najwięcej bandytów. I troszeczkę powalczymy. Nabijemy sobie poziomy i tak dalej. No. Około 2000 nam brakuje, jakby nie patrzeć. I tam na zakończenie odcinka weźmiemy sobie jakieś nowe... O, byli. Nowe zadania od króla. No, spierdzielili. A, i właśnie. Żebym wszedł też siłę na ciągu. Tak, pójdziemy sobie w siłę na ciągu. Również, bo miałem wziąć łuk także. Więc jeszcze raz dziękuję za te komentarze. Cichy dealerze. Dobra. Tak, chyba u Kergitów jest najwięcej tych koczowników wszystkich i innych tam bandytów. Troszeczkę połazimy. I powalczymy sobie. No to karawana. Już chciałem się rzucić. No, i szukamy. No tam. Ktoś wioskę plądruje, kto to nie wiem. O. No i proszę bardzo. Pięknie. Ja u Kerglitów jest bardzo dużo tych bandytów. Podaj się lub gin. 39 do 14. Te częste walki są w sumie dobre, bo po pierwsze ja nabijam doświadczenie, po drugie moi ludzie także nabijają doświadczenie. Więc naprawdę jest całkiem spoko. Chodźcie tutaj na zgórek może, co? Troszeczkę do nich postrzelacie, co wy na to? Co wy na to? To nie będzie głupi pomysł. Widzicie, już w ogóle nasza armia coraz... Znaczy armia to dopiero oddział jest, ale coraz lepiej on wygląda. Oczywiście kawalerzysta musiał się w... drzewo. Wbiec. Chociaż mamy całkiem sporo... kawalerii. No, można tak powiedzieć. No tutaj ich troszeczkę poatakujcie. Ja ich tutaj... to są słabi bandyci. No to są łupieżcy. Ale panowie. Ciosy ciosy ten. Muszę na dwa ciosy ich mieć. Dobra. Teraz wasza robota. O. W sumie są całkiem nieźle, oni walczą, prawda? Bronią się. Prawda, oni nie mają tak... Nie są tak bogaci jak ja, że tak powiem, że w zbroje i w miecze to dobre. Ale walczyć ładnie walczą. Musieli dużo walk stoczyć wcześniej, prawda? Jak są tak w miarę dobrze się bronią. I w ogóle. Chodź tutaj, o kurde. No masz szczęście. Nice, dobra. W sumie troszeczkę by nam się też przydało ten, Nordów. Głównie Nordów i chyba Sfadianinów. Sfadian? Sfadian, dobra, awansujmy. No okej.
Oczywiście weźmiemy to sobie. 29 to... Zresztą to jest jednoręczna broń. A ja potrzebuję dwuręcznej broni. A nawet kamyki sprzedamy. A czemu? Bo możemy. W ogóle patrzcie, jaki to jest zarobek życia. Powiedzmy, że tych 18 kamieni... W sumie ten jeden kamień kosztuje 1 denar. Patrzcie, wystarczy, żeby pozbierali ze skały jakieś kamyki, by sprzedawali, to by byli milionerami. Kurde, no to... Jakby tak w prawdziwym życiu było. Ale oni popierdzielają, to nie złapie ich. Troszeczkę tych kargitów, bo oni mają konice. Całkiem spoko. Strzelecka, bo strzelecka, ale jest. Tam ich jest, w tej dolinie ich jest dużo. Pamiętam z pierwszego sezonu. No, właśnie. Że nie tak szybko biegną. Oni mają tych. Zostaw mi go. Ja chcę, nie ma. O, jeden ziomuś. Kurde, ten ostatni, to jakiś prawilny ziomuś pewnie. Teraz podałem się to słowo prawilne. Będę go często używał. Wybaczcie za to. Dobra, jeden na jeden. Kto zwycięży? Ja, czy on? Ja, czy on? O, niestety. No, życie, no. Co zrobisz, no? Niektórzy padają na 10 ciosów, niektórzy na 1, no. Co zrobisz? Panie, ale ja chcę więźniów. O, właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To prawda, będę miał dużo przez to najemników, bo oni są drodzy. A tych najemników zawsze można dać potem do jakiegoś zamku. Ile z to będziemy? O, tu ładnie sobie można troszeczkę doświadczenia nabić, nie? A dobra, atakujcie, przecież to, kurde, moi muszą doświadczenie też zdobyć, a nie tylko ja. Trochę bez sensu. By taką mieć armię. To by było epic. To konnica jest, wow, dobra. Oni się na mnie rzucą, bo jestem pierwszy w nich wbiegłem. No dobrze, bo oni na mnie ogień skupią, a moi będą mogli w plecy zjechać, tak jak teraz. Jest całkiem fajne. Jebut, kurde, mnie trafiłem. No masz szczęście, ziomuś. Kurczę, chcę się bronić, a ja tarczy, nie? To jest broń dwuręczna. Dobra, będziemy musieli rzeczywiście pójść tą siłę na ciągu. Również te przedmioty, które zyskaliśmy z tych bandytów, sprzedamy. Oni się szybko poruszają, oni są zwinni jak, nie wiem, skurczysyny jedne. Dobra, to nasz, znaczy nasz. Nie tyle co nasz, ale pomagamy mu. W sumie to pomaganie jest dobre, bo zawsze nam się zwiększą relacje z innymi lordami. I przez to stajemy się bardziej popularniejsi w całej tej Kraladii. I wszyscy nas lubią i wszyscy są happy. No może nie happy, ale... Ale zaczynają nas potem wszyscy bardziej lubić. No i dobra, wygraliśmy. Bez żadnych problemów. O i patrzcie, no i masujemy nas pomału. A dobra, bierzemy tych. Weźmiemy te kamyki, sprzedamy. Czy odłożymy. Ta zbroja jest dobra. Kargicka właśnie... Nope. O! Was, mogę zatkować. No kurde. I ładnie spierdzielają. O, nice, nie mieli gdzie uciec. Podaj się lub gin. No to będzie jako taka większa bitka. Nie, to poczekajcie, bo wy musicie w kupie, musicie przyjąć ten atak, bo... Albo nie, dobra, atakujcie, no ja wezmę cały ogień na siebie i wy im wtedy w plecy wiecie. Ja pierwszy pobiegnę, poświęcę się dla mojej armii, żeby były mniejsze straty. Chodźcie, chodźcie! Dobra, nie zupełnie mi o to chodziło, bo teraz jestem w dupie. Dobra, uciekłem, nice. Się boję, że tutaj kilku moich może zostać zabitych. Oczywiście cały oddział z kawalerii złożony to jest masakra jakaś. Na szczęście nie mają zbytnio dobrze pancerzonych koni, tak jak wjadą w mój oddział. Jakiś w grupie oczywiście. To oni szybko spadną z tych koni. Chyba, że moi będą się oddzielać pojedynczo, to wtedy właśnie będą mieli szans. Bo przeciwnik jest strasznie mobilny. Kurde, jak on będzie mnie teraz strzelał, no. Gle, widzicie już 6 odcinek Mountain Blade i patrzcie, ten koń ma kolejną strzałę. Wiecie, ile ten koń już przyjął strzał przez te odcinki? Już około 50 na pewno będzie.
wytrwały ten koń. Chyba ma wszędzie dziury. W mózgu też. Dobra, 11, zawsze coś. Okej. To moi niech go dobiją w takim razie. Niech sobie, niech się podzielą doświadczeniem. Czy tego by się przydało ściągnąć? O tutaj, mój ładnie go atakuje. To jest strażnik karawany. No, strażnicy karawany też mają szybkie konie. To nie są one opancerzone, jak widać. Są takie, jak ten Kergit ma. Czyli szybkie. O, zbrojny. Nie ma szans, gościu. Zbrojny to potęga. No już chciał uciekać. Na szczęście bandyci mają w miarę niskie morale. Chociaż nie wszyscy. Te większe oddziały to... Czasami była masakra z nimi, ale te mniejsze to szybko uciekają. Ale to dobrze chyba, nie? Chociaż nie, bo jak więcej ucieka, to mniej doświadczenia. To jednak niedobrze. Wszyscy... Jak zombiaki, kurde, za jednym gościem. No zaraz pierdzieli. Więc tak szybki... I zwinny, jak widać, że to... O, no. Przynajmniej ten zbrojny trafia kogoś. No ten zbrojny ładnie sobie radzi. Jej, zabiłem ostatniego, nice. Okej. O kurczę, bojówkarz nam zginął. A, bojówkarz to. No to jeden zabity, dwóch ranionych. Myślałem, że będzie gorzej. Szczerze. O, lepszy koń. Pancerz 10, prędkość 40. 4-1, ale ma lepszy pancerz. Manner 51. 22, atak 10. 8, 120 do 100. Nie, to jest troszeczkę lepszy. Są fajne zbroje, więc możemy posprzedać to troszeczkę, te pałki. Ale te buty są bezwartościowe, ta czapka też zapewne. No. To weźmiemy. No, trzeba będzie pójść tą siłę na ciągu rzeczywiście, bo to nie ma co. No cóż, pójdźmy do tego najbliższego miasta i sprzedajmy te nasze przedmioty. Zaraz rozdamy również doświadczenie wśród naszych ludzi. Handlarz, bronią. Dobra, niech będzie bronią. Czysta 9, dobra. Nie jest najgorzej. Teraz rozdajmy doświadczenie. Piechur, łowca niewolników, włócznik, szkolony, zbrojny. Piechur, bojówkarz, harcownik. No i dobra. Nice. Oni tutaj widzę, że zwołują kampanię wojenną. A będą coś robić. A tam ktoś im te wioski plądruje. Nie wiem, czy to Swadia, czy z kim oni tam mają wojnę. A zobaczmy z ciekawości. Kergici. Kergici. Nie. A oni... A tak, oni z Tyranidami się zawsze biją. Tak, bo oni ze sobą graniczą. Oni zazwyczaj walczą o te zamki, przy tych pasmach górskich. To są najczęściej w ogóle te zamki zajmowane. To jest najczęściej, no... Sheriff jest bardzo często zajmowany. Ale też często Sheriff jest zajmowany przez Rodoków, bo oni... też graniczą ze sobą i oni też biją się o tą dolinę. Ogólnie. Ja tak jak mówię, a... Kergici się biją o to pasmo gór. O właśnie, tu chyba coś było. Nie, tylko ta wioska. Już myślałem, że coś było oblegane. Dobra. My tam wracajmy do naszych wagierów, weźmiemy sobie zadanie od króla. Kilka walk stoczyliśmy. Morale pewnie są bardzo wysokie, nice, bo dużo walk. Pójdźmy do Swadii, bo chcę mieć dużo kawalerii swadiańskiej. To jest potęga jednak. Dlatego właśnie jeszcze nie chciałem mieć wojny tak ze Swadią, bo po pierwsze mam mało ludzi i oni by mnie jechali jak chcieli. A po drugie chcę jeszcze troszeczkę mieć tej kawalerii swadiańskiej. Jak będziemy mieli z nimi wojnę, to nie będę mógł rekrutować. Ło, jabciesz pierdzielesz. Tym bardziej nie chcę mieć teraz wojny. A, bo to było pod oblężeniem. Kurczę, mam nadzieję, że wagierowie dadzą sobie radę. Swadia ma z kimś jeszcze wojnę, bo ja tutaj muszę troszeczkę pomału już jakieś plany rozpracowywać przeciwko Swadii. Wagierowie z Nordami, nice, to ich osłabi. To ich dość ładnie osłabi. I tutaj
tak powiem, Wagierzy mają sojusz z... z Nordami i razem atakują. To dobrze w sumie, bo... bo Oswadia... no, no nie rozdwoi się, prawda? Dobra, jeszcze czterech ludzi. Poproszę. Nice, nice, nie. No to cóż, czy jest tutaj król? Jest tu król? Jest król. No on zawsze w tym zamku na dupie siedzi, no ale to już... chyba jest taka u niego norma. Jest to leniwy król. Ha! O, właśnie. A nie, to ja mam jakieś... panie! No tak, Weiser, ty nubie! Lol, przecież ja mam zadanie. Jaka to była wioska? Kurde. Euskar Długi. Euskar... kojarzy mi się z Uskarlem. Z tą jednostką nordycką. Ismir... aha, pamiętam, ja mówiłem, że to jest niedaleko, bo to w sumie jest niedaleko. Jakie zdania, ja pierdzielę. Dobra, no to idziemy odszukać tego bandyta jeszcze. 408, nie jest to dużo, póki co. Również nie wiem, czy będę pamiętał, ale chcę jeszcze się o turnieje wypytać. Przynajmniej u Nordu, żeby były jako takie. Dobra, poczekajmy do dnia, bo w nocy nie ma co szukać. Świt, wczesny ranek, dobra. No to szukamy tego bandytę. Nie, zazwyczaj są schowani za jakimiś budynkami i tak dalej. Ci bandyci. Więc trzeba się w miarę dobrze rozglądywać. Imię Komarg jeźdź, dlatego trzeba go, kurde, zabić. Ale uciekł, no cóż. Dobra, bandyci, bandy... znaczy bandyta. Bandyta jeden, nie ma tu bandytów. Zbyt dużo. O, widzę go. To nie ten, nie. On ma miecz przy pasie, chyba. Coś tam ma. Tak, to będzie on. A zejdę, żeby była bardziej honorowa walka, bo z nim na pewno będziemy walczyli. No nie wiem, kuń... chodź tu, kuń, bierz sobie nad rzeczką. Wodę popijał. O! A my idziemy się rozprawić. No zobaczymy, miecz jednoręczny kontra miecz dwuręczny. Co wygra? Zaraz zobaczymy. Cześć. Tak, to będziesz ty. Nie, tylko przybyłam w sprawie... jestem sprawiedliwy. Od psa mnie już wzywasz. Dobra, atakuj pierwszy. O, uniki robi. Panie. Bo się przewrócisz na tym śniegu. Ale on szybko napierdziela. O, niestety. Kurczę, jak mi się podoba ten dźwięk harmonijki. Jest zajebisty. No to królu, wykonałem dla ciebie zadanie. Nie było ono skomplikowane, było proste. Wszystko to dla ciebie. Wcale nie dla pieniędzy. To zadanie wcale nie było dla pieniędzy. To było dla ciebie. Bo jestem ci podwładny. Nie. Ale... wiecie, trzeba sprawiać wrażenie dobrego człowieka. Bo możemy. Czemu nie? No dobra, weźmy pieniądze, żeby on się cieszył. Muszę przesadzić sobie do Swadi. Pewnie. O, właśnie, turnieje. Czy będą jakieś turnieje? Cześć. Halmar. O nie, to są te... kirgickie, tam pewnie będą łuki. Oni słyną z tego. Halmar i Nadara, te są te. To nie chcę. Uxhol jest daleko, ale możemy tam pójść i po drodze może znajdziemy jakichś bandytów. Co wy na to, ludziska? Co wy na to? Trzeba troszeczkę podexpić. Ale chyba raczej nie będziemy mieli takiego szczęścia, nie znajdziemy żadnych bandytów. Chociaż nigdy nie... A to łowcy głów, na to nie uciekałem, się dziwię. Kurde. Ale mnie w nogę coś pogryzło, no. For fuck's sake. Dobra, idziemy w kierunku Uxhol. To jest tylko Lord. Szkoda, że mam tak mało jeszcze rozwinięte te moje jednostki na niskich poziomach. Bo w sumie byśmy mogli tych Lordów słabszych atakować, no czemu nie? Tylko oni, moi by musieli mieć większe poziomy nabite. No nie ma żadnych bandytów, no jak na złość. Jest tu jakiś Lord. Ktoś tu stoi, jakiś buc. Może to jest list o pokój, bo oni przecież mają wojnę.
No i nice, dobra. To szybko jeszcze wróćmy, zapytajmy się o kolejne zadanie. Jak nie ma, to zakończymy odcinek. Może jacyś bandyci będą. Nie, u Swadi jest mało. Pamiętam, że w podstawowym Mountain Blade było ich dużo więcej u Swadi. Kurde, nawet oni szybciej idą. Przydałoby się jeszcze pójść więcej w te umiejętności, które dają szybciej do poruszania się po tej mapie. Ciekawe jak to wygra, nie? O, ale wy jak szybko 6-0, to nie ma szans. Już nie ma szans. No i spierdzielili. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja to wiedziałem, to kurde. Idziemy szybciutko. Szybciutko. Dobra, nie spotkaliśmy żadnych bandytów. Jest mi bardzo, bardzo przykro, no ale... No co zrobisz, no nic nie zrobisz. No, królu, proszę... Spierniczył. Ja ten król polazł. No i spierdzieli gdzieś na kampanię wojenną. A chciałem się zapytać, czy mogę już dołączyć do królestwa, no. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Ale bierzemy sobie to. Kolejne levele, nice. O, Sodianowie mi tutaj. Powyżej przeciętnej, kurde, no. Bandyty tu by się przydało zabić. Ale dobra. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja się z nami póki co żegnam. Trzymać się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Mountain Blade Warband. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się bardziej podobał. I za niedługo kolejny level. I muszę pamiętać o tej sile naciągu, bo ja mam w ogóle zero. Nawet żadnego łuku nie mogę mieć. To wiele wyjaśnia. Tak, to musimy iść tylko w siłę. Spoko, do 15 dobijemy. Na pewno będziemy mogli sobie wziąć. Okej, no to cóż. Cześć.